Siemanko, z tej strony Piwna Japa, a dzisiaj witam Was w przeglądzie austriackich piw, niekoniecznie rzemieślniczych. Browar Zillertal Biga z miejscowości Zell am Ziller. Przesyłka dotarła do mnie od jednej z większych fanek mojego kanału, która przywiozła mi osobiście właśnie ten zestaw, czyli dwa tyrolery, czyli imperialne jasne, imperialne niefiltrowane, pszenice, Schwarzbiera, Pilsa, Dunkelweizena i Marcowe. Co się kryje w tych butelkach? Słyszałem, że na stoku sprawdzają się zajebiście, a jak się sprawdzają w taki wieczór jak dziś, sobotę mamy, za chwilę zaczyna się KSW, więc te piwa będą nam towarzyszyć przez całą galę, no ale sprawdźmy, czy warto po nie sięgać i warto sobie je przywozić. Chwila uprzątnięcia na stole, no i zaczynamy. Imperialny Hell, czyli po prostu lager, ale parametrowo wcale nie jest jakiś mocny, bo 11,7% ekstraktu, 4,8% alkoholu. To w skali polskiej to nadal jest standardowa wartość, w skali niemieckiej może już być to rzeczywiście Imperial, oni bardzo lubią te lżejsze pilsy, lagery. Jedziemy, tym barkowe otwieranie, którego nienawidzę. Klarowne, słomkowe, złociste, piana śnieżno-biała, raczej drobno, delikatnie na samej górze, średnio pęcherzykowa. Aromat chmielowy, słodowy, lekko ziemisty. Jest to, co powinno być w takim lagerze. Bardzo mineralne, bardzo rześkie, wyraźnie słodowe, goryczki raczej nie ma, chmielowość tylko w aromacie i retronosowo się pojawia. Ale to wysycenie, takie musowanie jak w wodzie lekko gazowanej, ono pobudza kolejny łyk, bardzo fajne, rześkie. Pierwsza okejka dla Zillertal. Starcie drugie, czyli imperialny cwikl. W skrócie, cwikl to jest piwo niefiltrowane, naturalne, takie świeże, jakbyśmy to w Polsce nazwali. Raczej styl u nas niezbyt robiony. W Niemczech po prostu takie nazewnictwo sprawdza się, działa. Tutaj mamy też parametry takie dość wyraźne, bo 13,2 i 5,7. No i tutaj rzeczywiście w skali polskich eurolagerów on by się odnalazł. 5% to już jest co kupować. Tu już mamy kolor ciut ciemniejszy, jest ewidentnie przymglony, szkło nie umiem domyć, więc jest lekko upierdzielone i się te bąbelki zbierają. Piana raczej średnio w stronę grubo pęcherzykowej. Aromat uboższy, mniej się dzieje, wyraźniejsza chmielowość, mniejsza słodowość. Słodsze, trochę gotowanych warzyw. No takie nijakie, takie bym powiedział, po prostu smakuje trochę jak takie piwo, które trochę postoi, się wygazuje i z powrotem by je nagazować, no to mniej więcej to jest taki posmak. Nic ciekawego, nic specjalnego, tu nie daje okejki, jedziemy w dół, 1-1. Czas na pszenicę, standardowy Weissbier, 11,7 ekstraktu, 5 alkoholu, czyli taki klasyczek. Zobaczmy, co się tam narodzi. Tu w końcu kapselek prawilny. Nie wiem, czy będzie widać, ale Zillertal Weissbier. Dobra, tutaj musiałem troszkę wzburzyć osad z dna, jak to przy pszenicy. Zmętnione, złociste i robi się coraz takie gęstsze, jak ten osad. Jeszcze go trochę jest w butelce, więc pewnie doleję. Mocny banan, bardzo wyraźny banan. Słodkawe, wyraźnie bananowe. Te goździki w ogóle na drugim, trzecim planie. Bardzo ich mało. Pojawiają się na drugim takim właśnie przełknięciu. Fajnie wysycone, nie jest takie mulące, nie jest takie ciężkie. To jest ta pszenica raczej z tych rześkich, lekkich. Bardzo, bardzo przyjemna. I naprawdę muszę powiedzieć, że jak nie jestem fanem pszenicy, to tą całą wypiję ze smakiem. Druga okejka dla Zillertal. Czwartą małą buteleczką, jak widzieliście na początkowym ujęciu, jest Schwarzbier. Styl w Polsce uważam niedoceniany, rzadko robiony, tylko w browarach restauracyjnych, a już nawet nie tam. Jestem ciekaw, co tutaj się kryje. Piwo koloru Coca-Coli, ale klarowne. Piana szybko znikająca, drobno, nawet nie, średnio pęcherzykowa. Aromat pustawy. Trochę takich nut lekko słodkawych, lekko takich toffee, karmelu, słodowe, chmielu nie czuć. Smakuje jak takie wygotowane, znowu wygazowane piwo. Trochę jak takie z dodatkiem Coca-Coli, trochę takim dieslem niemieckim zajeżdża, tylko nie jest tak słodkie. Słabiutko. 2-2.
Przechodzimy w porządne pojemności, jakby powiedział każdy Polak, czyli pół litrowe butelki. Pils parametrowo standard, 11,7, 4,9 alkoholu. Troszkę słodszy, mógłby być pewnie 11 gołą. No ale jedziemy, sprawdźmy co tam się kryje. Słomkowe, bardzo jasne, klarowne. Piana znowu tak jak w tym Imperial Hellu. Bardzo drobno pęcherzykowa, taka zbita jak śmietana. Aromat chmielowy, aromat taki bardzo rześki, znowu świeży, trochę kojarzący się ze świeżo skoszoną trawą. Mało goryczki jak na pilsa. Raczej słodowe, raczej bym to nazwał lagerem. Przynajmniej w takim odczuciu. Aromat zapowiadał o wiele więcej. Smaku jest tak średnio. Na duży plus wysycenie, tak samo jak w tamtym imperialnym jasnym. Bardzo fajne, bardzo takie rześkie, znowu mineralne. To jest ogromny plus tych lagerów, tych piw, na razie z Zillertal. Przedostatnie już dzisiaj piwo, czyli marcowe, 12,1, 5,1 takie parametry tego piwa. Myślę, że będzie bardzo zbliżony tego pilsa, no ale niech butelka powie prawdę. Nie wiem, czy będzie tak widać, też znowu kolor bardzo jasny, słomkowy, wręcz chyba bym powiedział, że może ciut ciemniejszy niż przy pilsie. Mi się tutaj mieni jak takie czyste złoto na obrączkach właśnie. No chyba taki wzór koloru dla lagera pilsa. No musuje niemiłosiernie, tego pewnie w obiektywie już nie będzie widać. Piana zbita, taka śnieżna jak te czapy w Alpach, które się zbierają po kilka lat. Bardzo fajnie znowu. Jest słodowość, jest wyraźna chmielowość. Nie wiem, czy nie jest najwyraźniejsza ze wszystkich tych piw, które dotychczas były na stole. Jest niższe musowanie, nie wiem, może przez to, że tak nalałem troszkę agresywniej. Goryczka już od pierwszego łyku się pojawia jak na ten styl, co jest bardzo, bardzo dużym plusem. Bardzo lekkie, nie jest takie słodkie. Chcę się brać kolejny łyk. Trochę smakuje jak takie nasze najlepsze piwa dostępne w sieci sklepów. Jakiś... Najbliżej chyba mi porównać to do Miłosława Pilsnera, bo ma podobny taki sznyt. Nie jest znowu mocno nagazowany, bardzo lekko się pije. Bardzo, bardzo przyjemne. Jeśli miałbym wybierać, to takie piwo chciałbym mieć w każdej knajpie w Niemczech, w Austrii, czy nawet już w Polsce. Taki wzór pilsa, lagera, jakkolwiek byśmy sobie tego nie znali, po prostu piwo jasne. To jest super piwo do picia. Ono nie jest znowu puste, nie jest za lekkie. Wypijeć takich 2-3 i jednak się czuje coś, że piwo to syci. Naprawdę chyba najlepsze dzisiejsze piwo. Ale jeszcze jedno przed nami. No i na sam koniec wchodzimy z Dunkelweizenem. Rzekomo hit tego wyjazdu, tak słyszałem, że zaskoczenie dla osób, która nie lubi pszenicy i nie lubi piw ciemnych. Zobaczymy, czy także mi podpasuje. No i Dunkelweizen prezentuje się jak powinien, czyli mętny, ciemny, ale nie czorny, tylko właśnie taki miedziany, bursztynowy kolor. Tutaj w przewężeniu najlepiej to widać. Prezentuje się całkiem fajnie, no poza pianą, jak na pszenicę, tak jak se, jak na coli. Pachnie bardzo fajnie, przypieczony spód od ciasta albo taki lekki chlebek. Do tego ten banan znowu. I tutaj ewidentnie więcej jest tych takich nut korzennych jak goździki. Bardzo wyraźnie wysycone, wysycenie pracuje. Lekko kwaskowe, co sprzyja tej pijalności przy pszenicach. Aromat jest taki, powiedziałbym, bardzo lotny, bardzo krótki. Nie, tutaj nie bucha ten banan tak jak w pszenicy. Ale jest to jak na Dunkelweizena naprawdę bardzo przyjemne piwo, bo ja się spotykałem z Dunkelweizenami, które były oczywiście nie dość, że pszenica, czyli taka muląca. To jeszcze do tego był taki ciężki przez dodatek tych słodów ciemniejszych, tak to nazwijmy. Jest naprawdę bardzo fajny taki, powiedziałbym nawet to jest session Weizen, bo lekko przez te nuty tego przypieczonego chleba, ciasta. Bardzo, bardzo przyjemny Dunkelweizen. Nie wiem, czy to jest takie piwo, którym bym się zachwycał gdzieś na wyjeździe, czy gdzieś na stoku. Ale w takich warunkach domowych jak najbardziej. Nawet bym powiedział, że to jest piwo, którym można sobie tutaj twistować, bawić się trochę, wrzucić do tego, nie wiem, plasterek pomarańczy. I ono będzie wtedy super grało, jak te, trochę tej nuty cytrusowej tutaj wejdzie, ono się stanie bardziej rześkie, takie bardziej sesyjne. To polecam, polecam. Widzimy się już na podsumowaniu. Przede mną rozstawione są butelki mniej więcej w takich zestawach, jakie bym wam polecał. Czyli będąc w okolicach Cemal Ciller, śmiało bierzcie Tyrolera, Imperial Hell, Marzen oraz Weissbiera. Nad Dunkelweizenem i pilsem, jeśli bardzo lubicie, to tak, ale nie jest to nic koniecznego spróbowania. Schwarzbier
i Tyroler Imperial Zwick. Dla mnie nie, ale będąc na miejscu spróbujcie, pamiętajcie, że to jest browar, który robi na bieżąco. Te piwa także mogą być czasem świeższe, w lepszej formie niż u mnie, a czasem po prostu wasz smak będzie się różnił od mojego. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że podobał wam się ten przegląd i na tą końcówkę sezonu narciarskiego, jeśli będziecie się jeszcze gdzieś wybierać w okolice Zemalzile, tudzież do Austrii, śmiało możecie szukać tego browaru, bo warto. Z tego co wiem, gdzieś sprawdzałem na stronie, jest opcja trafić także wersję piw jeszcze bardziej premium, jakiegoś chyba Barley Wine'a mają, jakiegoś chyba Dzikusa, w sensie coś w tą stronę, tak mi gdzieś mignęło, czy coś takiego a la szampańskiego, o, tak bym to określił, więc warto, próbujcie, łapcie, a ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć!